Adam, Janczu. Jest Janczu? Jest, Janczu. Jest. Trombi, Władi, Dąbek, Stipe, Milan, Nelson, Kobe, Armi i... Jest to obecność? Jest. Bobby. Właśnie. Zgłaszam się. Kamil, ja na wyłączonej, ale... Widziałeś kiedyś taki jogging? Nie. Widziałeś kiedyś jogging na wyłączonej wierzchni? Dobra, uciekaj. Czyli tempo i słyszenia. A poza tym te matury są tak proste, że przecież masz tekst na maturze i pytania są w 90% do tego tekstu. Natomiast z czym jest problem? No, no nie tylko, nie tylko. Ja już nie mam zadanie gdzieś za ziemię, choć jest... No tak, ale idzie z tego kontekstu wyciągnąć. Ja miałem, pamiętam na maturze, opis relacji matki z córką. Ja w ogóle nawet skrótu tej lektury nie czytałem, ale już z tej informacji podanej już można było wyciągnąć, czy wiesz. Wnioski, że się tam nie lubiły za bardzo matka z córką. Czy nie? No, niby tak, no ale jak mamy jakąś interpretację, nie wiem, okładki jakiejś książki, czy coś. Nie jest. Skupienie na twarzy jest, to teraz zasadnicze pytanie. Czy obóz to wakacje, czy ciężka praca? Nie, no ciężka praca. Aczkolwiek powoli będziemy też już schodzić z obciążeń, by zdynamizować nasze działania. Zagłębiać się bardziej w taktykę. Ale to nadal ciężka praca. Gdybyś miał sobie przypomnieć jakiś obóz, to był obóz z ŁKS-em, czy jakiś... jakimś innym klubie, taki, który faktycznie dał ci się w kość? Każdy obóz przygotowawczy jest trudny, no bo jest więcej jednostek o zwiększonym charakterze objętościowym i siłowym, więc każdy obóz przygotowawczy był trudny. Dobra. Jeszcze podpytam, faktycznie ma za nami ten pierwszy dzień. Dzisiaj już tak też powoli jesteśmy na dość mocnych obciążeniach. Jak tak naprawdę do takiego obozu możesz się przygotować sam zawodnik? Przede wszystkim mentalnie. Nastawić się na to, że przyjeżdża się tutaj popracować, a nie odpoczywać. Zadbać o siebie poprzez odpowiednią regenerację. I są momenty, że wstajesz rano, mówisz, wszystko boli. Ale trzeba ten moment wygrać ze sobą w głowie i robić to, co się kocha. Tak, czyli tak naprawdę to, co teraz mi powiedziałeś, mógłby usłyszeć od ciebie na przykład Janek Łabęcki, który by podszedł po radę od starszego kolegi? Tak, bo ja też to usłyszałem od kogoś starszego. I to jest szalenie istotne, bo jeśli się w głowie nastawisz, że no, dziś jest ciężko, nogi mnie nie słuchają, nie niosą, to tak będzie. Czasami można umysłu oszukać. I teraz też na koniec mamy tempo konwersacyjne, ponieważ możesz biec, możesz rozmawiać. Tempo tlenowe. Tempo tlenowe, ale ty... Rozrzewka, spokojnie. Pozwól sobie, trenerze, jeszcze nie odejść. Zobaczymy, co tutaj mamy. Tutaj nic nie ma ciekawego. Jeszcze zapytam trenera, jeśli mogę skorzystać z okazji, czy trener woli biegać tak w terenie, czy na bieżni? Bo dzisiaj już widzieliśmy, że ta bieżnia była użytkowana. Była w terenie. On był trening bez względu na to, gdzie jest. Ponieważ o 7 rano jeszcze jest ciemno, więc ciężko jest się wybrać. Więc dzisiaj na bieżni. Ale były już też wskazówki przekazywane trenerowi bramkarzy, gdzie tutaj można też sobie fajnie pobiegać. Tak, bo ten teren doskonale znam, więc jest fajne miejsce, co prawda po betonie, ale wzdłuż plaży, więc można fajnie gdzieś tam
wybrać się na taki delikatny trening. W Turcji nie mam pojęcia, ale w tym hotelu jestem trzeci raz, w którym śpimy. No, widać było to nawet po zachowaniu zawodników wczoraj na treningu. Zupełnie inaczej się pracuje na boisku naturalnym, na trawie. I przede wszystkim w takich warunkach, kiedy temperatura jest tam, nie wiem, w okolicach 15-20 stopni. Nawet te piłki inaczej się zachowują, więc ta różnica jest duża. Pewnie, że chcielibyśmy jeszcze, żeby te boiska były może jeszcze lepszej jakości, ale jak na tą porę, to na razie nie narzekamy. A narzekamy na stan jakości naszych piłkarzy po pierwszym etapie przygotowań? W sensie, jeśli chodzi o zdrowie? Nie, no, nic się takiego nie wydarzyło, żeby się musiało diametralnie coś albo zmienić na niekorzyść, albo jakieś ewidentne poszły w górę ta jakość. Znamy tą jakość, pracujemy razem ponad 6 miesięcy, więc cały czas na każdym treningu dążymy do tego, żeby tą jakość podnosić, ale to nie dzieje się z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc. Dobrego, pozytywnego powiedzieć naszym kibicom, że na przykład będą mogli tą drogę sobie chociażby ich zadowolić. Pozytywne jest to, że na razie jesteśmy tutaj w tym samym składzie, nic się nie zmieniło, nigdy nie odszedł, więc to jest dla nas istotne, bo tak jak mówię, pracujemy z sobą kilka miesięcy i ci zawodnicy mniej więcej zaczęli łapać, o co nam chodzi, jak chcemy grać. To cieszy. Warto Szeliga, rozmawiając ze mną, biegając, powiedział, określił to miano tempo biegu jako tempo tlenowy. No, to jest też takie tempo konwersacyjne, które... To zależy dla kogo. Dla niego jest to tempo tlenowe, dla mnie to już pewnie nie. Ale to niestety PESEL. Więc tutaj nie zmienimy. Ta forma aktywności, właśnie bieganie, to jest jedna z ulubionych form aktywności trenera? Nie, to nie jest ulubione, ale kiedy pobiegam, coś tam porobię rano, to przez cały dzień mam większą energię. Czuję, że ta krew we mnie lepiej krąży i czuję się lepiej. Jeśli nic nie zrobię, to czuję się sam zmęczony i stąd staram się w miarę oczywiście możliwości, bo też moje zdrowie już jest na takim poziomie, że muszę uważać, żeby nie przesadzić. Ale staram się coś tam w miarę aktywnie spędzać ten czas. Jeśli nie tak, to nawet na boisku w czasie treningu, jak coś tam zawodnicy wykonują, to czasami gdzieś tam biorę jakiś chociaż drobny udział w tym. Dyrektor sportowy, który też zawsze w trakcie takich treningów stara się być aktywny. No nie może wysyć, zawsze ta piłka mu towarzyszy. Mam wrażenie, że chciałby też brać udział w treningach razem z naszym drużyną. Ale nie ma tutaj nic innego do roboty. Na obozie tam musi coś robić, no, na wojsku.
Tak. Wszystko, które słyszałeś, to po początku. Super, brawo za głowę.